Dzisiaj obchodzimy w naszej reużytkowni Dzień Ziemi. Dzień Ziemi przypada na 22 kwietnia, natomiast my dzisiaj obchodzimy ten dzień. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do nas, ponieważ przeprowadzamy zbiórkę makulatury. Zbieramy makulaturę w formie kartonów, papierów, czyli wszystko to, co można ładnie związać i do nas przynieść. W zamian za to możecie Państwo od nas dostać sadzonkę bądź torbę bawełnianą wielokrotnego użytku. Nasza makulatura jest odbierana przez zakład komunalny. Nie wiem, jak w tym roku planuje zakład komunalny, ale do tej pory było tak, że po prostu sprzedawał ją odbiorcy, a pieniądze zostały przekazywane na TOS. Zapraszamy mieszkańców dziś do naszej reużytkowni, ponieważ między innymi partnerem dzisiaj jest zakład komunalny, który oferuje dla Państwa również sadzonki, zioła. Można sprawdzić się w segregacji odpadów, rozwiązać quiz, test i wybrać sobie fajną roślinkę. My natomiast za zebraną makulaturę oferujemy również kwiaty balkonowe bądź inne rośliny, które możecie Państwo posadzić u siebie na działce bądź w ogrodzie. Myślę, że najczęściej ludzie przynoszą książki. To jest chyba taka rzecz, która najbardziej jest poddawana tutaj wymianie w reużytkowni. Czyli dużo książek przynoszą i dużo zabierają. Mamy biżuterię, mamy akcesoria kuchenne, mamy oczywiście książki, ale mnóstwo również zabawek, maskotek, pojazdów, klocków, różnych układanek dla dzieci. Do tego dochodzi oczywiście biżuteria, którą kobiety uwielbiają i też się chętnie wymieniają ją tutaj w reużytkowni. Oczywiście rośliny. Roślinę mamy za roślinę. Do tego dochodzą różnego rodzaju obrazy, paski, apaszki. No, asortyment jest bardzo duży.